Także naprawiłem. Naprawiłeś. Znaczy wymieniłem śruby. Możemy wracać do pola. No dawno mi się te śruby nie zrywały, powiem szczerze. Nawet na zielonce mi się nie zrywały, powiem szczerze. No może już wiecie, wymęczyły się, jak to mówi, jak to się mówi, zmęczyły się i się połamały. I połamały, pourywały w końcu. Aha. Przybyłem. Spróbujemy kończyć. O, nie narzekam, mi było źle. Powiedzmy szczerze, moja wina. Za dużego balota chciałem zrobić, no to teraz mam. Trzeba było robić takie, jakie robiłem. Też chciałem ją trochę, wiecie, sprawdzić na sianie. Do jakiego punktu mogę dojść. Gdzie te śruby się będą zrywać. No zobaczymy, co to będzie. W przyszłości mam zamiar oczywiście zostawić sobie tą Sipmę, ale też będę chciał kupić lepszą presę po prostu do zielonki. No i celuję tu w Kron firmę. Nawet dosyć stare prasy łańcuchowe przede wszystkim są tam bardzo dobre i bardzo ładne baloty robią. Ale najprawdopodobniej wtedy będzie trzeba silniejszego ciągnika. Chociaż no nie wiem. W sumie z tego kanału Maćko Gospodarz, nie wiem czy ktoś kojarzy, bo Joker Farmów, to on tam ciąga bodajże 60-tką. Tą prasę Kron 125, on tam ma baloty. No i daje radę 60. Mniejsze, zobaczę jak mi ten pierwszy bal teraz wyjdzie. Ja jestem ciekaw, czy można zwiększyć prędkość podbieracza. Bo definitywnie czasem podbieracz tutaj nie wyrabia. Będę musiał wymienić ten licznik w końcu tutaj w Ursusie, bo on jest na skrzynię 30 km, ja mam 40 km skrzynię tą. No i źle liczy mi prędkość. Trochę zaniża ją. Ale w sumie mały to szczegół. Ważne, żeby miał licznik fotogodzin, wiadomo, do przeglądu. No i takie ważniejsze ikony oleju, ciśnienia
powietrza, sprężarki i takie, wiecie, no, sami. Sami wiecie najlepiej. Wracając do tych śrub przeciążeniowych, no po coś są tam te śruby ósemki, a nie na przykład dziesiątki, no żeby najprawdopodobniej szybciej tego koła tam nie rozwalić, czy też innych części prasy. Także dzisiaj pracowita niedziela. Słuchajcie, wyjrzę, zobaczę jak te śruby. Wziąłem sobie tu dwie w zapasie, trzy w sumie. W sumie nieparzyście. Widzicie, mimo że jakoś nie zapinałem skali, ten balot jest super. No i ciężko mi jest go samemu przywrócić, więc jest trochę nabity. Z obu stron, proszę bardzo. Tutaj. Po co więcej? O, co to się stało? Ale co do siana, to Sipma robi dobrą robotę z sianem. Czasem, wiecie, zrobi tutaj jakąś taką brodę albo koślawa wyjdzie. No zdarza się. Trudno się mówi. Śruby są. Wy macie pewnie tu osłonę. Ja ściągę tą osłonę w cholerę. Czyszczę sobie te koła na bieżąco. I mam podgląd na wszystko. Zobaczę jak ten wałek. No tu ten zaczep to nic, bo on się obraca na zakrętach. No dobra, jadymy. To jeszcze tam kawałeczek i tam kawałeczek. Jest koło 6 po południu. Przydałoby się to dzisiaj skończyć. Widzicie, skończyłem. Wyszło prawie 60 bel, bez dwóch bel, 58. Zajęło mi to pole, samo to pole ma 6 hektarów, ponad 6 hektarów. Plus tu mam jeszcze kawałeczek, taki niecały hektar. No i zajęło mi to samej roboty 4 godziny, bo w tym jeszcze była przerwa, że te śruby tam wymienić i przerwa na obiad. Więc mi zajęło, w sumie śruby nie zajęły mi długo, bo raz, dwa sobie z nimi poradziłem, wymieniłem. No i tyle. No wele, moim zdaniem bardzo dobrze zbite są sianem. No nie da się palców wsadzić. No tutaj widzisz ten fiflak. Tu trochę materiału, no wiadomo, przy dobijaniu wylatuje ten drobny. No tutaj bardzo fajnie, no siano bardzo dobrze zbija. Ja tutaj nie mam nic do niej.
Dobra, ja się tu już dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczenia przy następnym jakimś vlogu. Postaram się zrobić taki vlog ze wszystkimi pracami, no ale no wiecie, nie wszystkie ja prace robię i nie, też nie mam jak tutaj ich nagrywać. A oni niechętnie są sami siebie nagrywać, więc pozostaje mi tylko mnie nagrywać sam siebie. No i czasem jak mam czas, wiadomo. Dobra, do zobaczyska.